Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Piotr Krasnowski, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas, historyk filozofii, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizujący się, z tego co ja pamiętam, w mediewistyce, w filozofii średniowiecznej. No, to ja z tego pisałem magisterium ze świętego Tomasza, z jego metafizyki, a teraz akurat zajmuję się filozofią nowożytną i współczesną. No to fantastycznie, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać, tylko mieliśmy rozmawiać o hermeneutyce. Ja mam takie wrażenie czasem, że z Janem Pawłem II, z jego lekturą jest taki problem, że każdy czyta w nim to, co chce w nim wyczytać. Tak zwani moderniści, jakbyśmy ich nie nazywali, postępowcy, dialogiści, zwolennicy ducha soboru, łatwo i chętnie powołują się na Jana Pawła II, szczególnie od momentu, kiedy on nie żyje i nie może jak gdyby nic powiedzieć takiego, co by im przeszkodziło w tej interpretacji, odwołując się do gestów, mówiąc, to był papież gestów i gesty są najważniejsze w jego nauczaniu. Tradycjonaliści rozumieni bardzo szeroko, ja nie myślę tutaj tylko o, czy w ogóle nie myślę o bractwie kapłańskim świętego Piusa X, bo ono z Janem Pawłem II było na bakier, jest na bakier, ma z nim problem. Ale szerszy nurt przywiązany do liturgii tradycyjnej, ale nawet jeszcze szerszy, takich powiedziałbym tożsamościowców, którzy chcą szukać tożsamości Kościoła, będzie się odwoływał do tekstów Jana Pawła II, które to teksty są wyrazem bardzo tradycyjnie, integralnie i całościowo pojętej wiary katolickiej. Wręcz ojciec Hryniewicz zarzuca papieżowi, że on cofnął pewne reformy soboru, czy pewne słowa soboru zostały przez niego zmienione. W związku z tym, no i są jeszcze słowa takie, powiedziałbym, okolicznościowe w synagodze, w kościele, które może nie zmieniają doktryny, ale wprowadzają nowe terminy. Tak. Które to terminy zaczynają rodzić problemy. Te kościoły siostrzane są znakomitym przykładem. Tak, później kongregacja nauki wiary. Kongregacja nauki wiary wydała notę, w której wyjaśniała, prostowała czy wyjaśniała, co to może znaczyć. W związku z tym, jak czytać Jana Pawła II, twoim zdaniem, żeby ta lektura była pełna, żeby rzeczywiście zrozumieć, co Jan Paweł II miał nam do powiedzenia. Ja myślę, że znowu dotykam tutaj kilku problemów naraz, bo problem jest też na ogólnej naszej świadomości w ogóle, prawda? Bo nasza tak powszechna świadomość jest jednak w dużej mierze kreowana przez to, co nazwiemy przetworzeniem medialnym. Jednak statystycznie sądzę, że jednak nieliczni ludzie przeczytali wszystkie encykliki Jana Pawła II, a już nie mówię o wszystkich adhortacjach, listach apostolskich, jakichś mniejszych, większych, prawda, i tak dalej. No więc to, co do nas dociera, to jest przetworzenie jakieś prasowe czy właśnie szerzej medialne. I od razu mamy taką, jeżeli mówimy o hermeneutyce, czyli w ogóle metodzie czytania, prawda, no to już mamy taką, można powiedzieć, przedwiedzę, tak? Gdy w ogóle zabieramy się za Jana Pawła II, to już mamy w głowie jakieś koncepcje. Natomiast to jest problem po prostu rzetelnego czytania, tak? Znaczy rzetelnego czytania, które... Ja tak naprawdę nie mówię tutaj nic jakby oryginalnego. No mówię również to, co kardynał Józef Ratzinger czy w momencie, gdy został papieżem i został Benedyktem XVI, też mówił, gdy pytano go o jego stosunek do Jana Pawła II. W wywiadzie, zdaje się, dla polskiej chyba telewizji, to był taki dosyć ekskluzywny wywiad, podyktowany historycznymi uwarunkowaniami, prawda? Tutaj papież jakby musiał się zwrócić do Polaków. Zapytany przez dziennikarza, jaki jest jego stosunek do Jana Pawła II i czy jakby czuje też jego obecność, to powiedział, że jak najbardziej ta obecność jest bliska dla niego, odczuwalna, ale właśnie on spotyka głównie w tekstach, które papież Polak zostawił. Co więcej, jest to tak duża spuścizna tekstów, że ona domaga się dopiero rzetelnego przeczytania i interpretacji. Oczywiście podstawową zasadą hermeneutyczną jest czytanie w całości, prawda? I teraz, jeżeli wyjmuje się jakieś pojęcie, jakieś hasło z kontekstu, no to można zrobić z nim wszystko. To jest, gdy mówimy o gestach profetycznych, to dwie anegdoty podam, to dwa przykłady. Obchodzimy teraz tę 30. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, no i 30. rocznicę tych wypowiedzenia tych
tych sławnych słów, prawda, niech zstąpi duch twój i odmieni oblicze tej ziemi. No i to gest, ten można powiedzieć, wielki gest, który no po prostu zmienił, rzeczywiście zmienił oblicze tej ziemi. Gest symboliczny, który wyjęty z kontekstu staje się sloganem w lewackiej, prawda, jakiejś manifestacji, wyjęty przez działaczkę lewacką i w kontekście zupełnie czegoś innego, obrony praw mniejszości, tak zwanych mniejszości seksualnych i tak dalej, prawda? No to mamy do czynienia, rzeczywistość symboliczną można bardzo łatwo zniszczyć, prawda? Wyjmując ją z pierwotnego kontekstu, nadając jej nowe znaczenia. A druga anegdota to jest taka, że jeden ksiądz, który towarzyszył Janowi Pawłowi II w jednej z pielgrzymek do Afryki, opowiadał taką historię, w której jechali tam przez nie wiem, czy przez pustynię, czy przez jakieś takie mało osiedlone miejsca, przemieszczali się z jednego miejsca pielgrzymki do drugiego. I w pewnym momencie mijali jakieś takie lepianki po drodze. No i Jan Paweł II zapragnął zatrzymać się, wysiąść. To oczywiście wielki problem, prawda, tutaj ta ochrona, bo to w ogóle wyjście z planu i no niebezpieczeństwo, więc wiadomo, no Jan Paweł II lubił takie rzeczy robić. Tak. Wysiada z tego samochodu, podszedł do tej lepianki, zaczął rozmawiać z jakąś kobietą, która tam mieszkała. Po czym no, wrócił i pojechali dalej, prawda? No i zdaje się, że ten ksiądz napisał jakąś relację, czy ktoś napisał artykuł, kto był świadkiem tego wydarzenia, że tutaj no niesamowite, Jan Paweł II, prawda, papież, który schodzi do człowieka, z każdym chce porozmawiać, prawda, jest takim, wiesz, to wielki gest symboliczny tego pontyfikatu. I Jan Paweł II się dowiedział o tym artykule, przeczytał go i mówi do jego księdza, słuchaj, no ja po prostu cię chciałem dowiedzieć, jak oni tu żyją. taki, że robi się z takiego prostego, znaczy, że on miał też takie zachowania, prawda, Jan Paweł II. I to są anegdoty oczywiście, natomiast gdy mówimy już na poziomie bardziej poważnym i takim nie wiem, teologicznym, czy no to jest kilka takich sfer, w których Jan Paweł II jest z pewnością bardzo eksploatowany obecnie. Bo ja bym się nie zgodził do końca, że ci ludzie, których nazwałeś tak zwanymi modernistami, jakoś strasznie Jana Pawła II też lubią. Ja myślę, że to w Polsce mamy takie tak, jakby taki imperatyw, że... Mówię o sytuacji w Polsce. Że jednak w Polsce Jana Pawła II lepiej nie ruszać, chyba że chce się medialnie... Niemcy, Holendrzy, Francuzi nie mają z tym żadnego problemu, czy Amerykanie. Tak, więc on był krytykowany i teraz, i wcześniej tak samo był mocno krytykowany. Natomiast no, na przykład, może podać przykład takich sfer, w których jest mocno eksploatowany, czyli to będzie no, tak zwana teologia ciała, to będzie tak zwany nowy feminizm, czy feminizm katolicki, prawda? I znów, gdy się przyjrzymy, w jaki sposób jest realizowane to na poziomie takim medialnym, czy nawet w jaki sposób dociera do nas przekaz tej nauki, która jest z jednej strony jest z pewnością nowatorska, tutaj mam na myśli głównie tę teologię ciała, bo ten problem tego nowego feminizmu, to zdaje się jest bardziej historycznie też osadzony w kontekście po prostu teologii feministycznej, która funkcjonowała w latach 60., 70. i tak dalej. Jan Paweł II właśnie próbował nawiązać z nią dialog poprzez jakby też przejęcie tego terminu i nadanie mu nowego znaczenia, czyli można powiedzieć, że Jan Paweł II również stosował te metody tych takiego symbolicznego przejmowania różnych pojęć i jakby to samo go też teraz spotyka. No takie są zasady tej gry, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o teologię ciała, no to rzeczywiście jest to myśl bardzo nowatorska, aczkolwiek też mocno zanurzona w tradycyjnym namyśle nad płciowością. Natomiast to, co jest niezwykle oryginalne, to jest ta próba rekonstrukcji teologicznej tego, co było na początku, czyli przed grzechem pierworodnym. Ja mam często takie wrażenie, że ci, którzy się odwołują do teologii ciała, biorą to wszystko, co Jan Paweł II pisze o tym, jak to mogłoby wyglądać i do czego jesteśmy tak naprawdę powołani, zapominając o tym, że tam ten grzech... Tam jest druga część, która jest nawet szersza. Tak, a poza tym zapominając o tym, że ten grzech pierworodny rzeczywiście się wydarzył i że my żyjemy w troszeczkę innym teraz. Jan Paweł II o tym pisał, jak wiemy, kiedy mężczyzną i niewiastą stworzył ich, to tam jest pierwsza część, gdzie jest okres przed upadkiem, ale jest druga część. Bardzo silnie omówione, co się wydarzyło w związku z upadkiem. I to jest nawet, powiedziałbym, szersza część. I to mówimy teraz o całości, prawda? Ja natomiast mówię o tym, jak często jest to
Ja mam wrażenie, że jeszcze są przynajmniej dwa elementy, które są bardzo mocno wykorzystywane. Pierwszym z nich jest walka o pokój. Jan Paweł II był bardzo mocno zaangażowany w walkę o pokój, słusznie. Natomiast tu jego wypowiedzi są też wyjmowane z kontekstu i robi się z papieża pacyfistę, prawie pacyfistę, albo całkowicie pacyfistę. I drugi element to jest dialog między religijnym. No to o tym już wspominaliśmy naszej wcześniej. Ale tutaj to jest trochę tak, że przy ogromnym i bardzo interesującym, bo teologia ciała paradoksalnie, czy te rozważania zakorzenione w Księdze Rodzaju bardzo mocno, można też odnieść do religii objawionych naturalnie, czy religii naturalnych tak zwanych, o tak bym powiedział. Jak się czyta Redemptor Hominis, to tam są takie nawiązania, które mówią, że człowiek z natury jest otwarty na poznanie Boga i to się odnosi do okresu przed upadkiem. No ale ta umiejętność, czy ta zdolność otwarcia się częściowo przetrwała także upadek. Stąd bierze się szacunek dla religii naturalnych tak zwanych. Ale na ten element, który trzeba opracować teologicznie, nad którym się trzeba zastanowić, nałożony jest gest, z którym nie wiadomo, co zrobić. Ja pytałem się iluś osób już w tym studiu, co zrobić ze słynnym gestem Jana Pawła II ucałowania Koranu. Niektórzy ten, niektórzy ten gest dekonstruują, twierdzą, że to w ogóle nie był Koran, ale to oczywiście nie, tak ale, podaję pół żartem, pół serio, bo też pół żartem, pół serio, tak, ale to jednak był Koran i ten gest funkcjonuje w przestrzeni publicznej i nie wiadomo, co z nim zrobić. Bo to nie jest tak oczywiste, jak w sytuacji religii, powiedziałbym, przedchrześcijańskich. Czy nawet niechrześcijańskich w takim prostym stylu, kiedy można powiedzieć, to są elementy objawienia naturalnego, no, dajemy cześć ludzkim poszukiwaniom Boga. Tylko mamy tu do czynienia z religią, która powstała po chrześcijaństwie. No, i w też pewnych jest aspektach jest, nie chcę powiedzieć parodią, ale zniekształceniem chrześcijaństwa. No, niektórzy uważają, że wprost, że jest herezją, prawda? Czyli, że jest wprost herezją. Tak. Natomiast, no i do tego gestu też dochodzą wypowiedzi, prawda, w których Jan Paweł II, że modlimy się do tego samego Boga. No to jeszcze się da usprawiedliwić. Tak to są, tutaj znaczy, to logicznie no to się da zrozumieć. To są więc te gesty. Znaczy, no gest, to oczywiście może być gest szacunku, tak? Ale można szacunek różnie okazywać. Dlaczego akurat tak? Ja nie jestem w stanie tego w sposób pełny ocenić, bo też nie mam dostępu do tego, jakby co Jan Paweł II myślał. I teraz, oczywiście ja myślę, że zasada, jaką powinniśmy się tutaj kierować, to jest ta zasada, którą zresztą Benedykt XVI nam proponuje. I to nie jest zasada tylko w kontekście Jana Pawła II, tylko w ogóle w kontekście jej soboru i w ogóle tradycji i nauczania Kościoła. Czyli to jest zasada hermeneutyczna, która mówi tak, że czytamy to wszystko w całości i czytamy to w sposób, który ewentualnie się, znaczy, że pewne nowe rzeczy, które się pojawiają w Kościele, mogą uzupełniać, czy poszerzać nasze rozumienie starszych rzeczy, ale na pewno nie mogą się z nimi być z nimi w sprzeczności, tak? A jeżeli dostrzegamy jakąś sprzeczność, to być może jest jakaś jedność na wyższym poziomie, tylko musimy ją dopiero odnaleźć. Więc natomiast istotne jest chyba po prostu to, żeby w punkcie wyjścia nie traktować, nie robić z Jana Pawła II, i tutaj też często się zdarza chyba w tych tak zwanych tradycjonalistycznych środowiskach akurat krytyka już nie pod względem Jana Pawła, nie pod adresem Jana Pawła II, tylko raczej tych, którzy teraz z Jana Pawła II robią taką, prawda, takiego idola troszeczkę, tak? Znaczy, że wszystko, co papież zrobił, wszystko, co właśnie każdy gest ma jakieś niezwykle doniosłe i głębokie znaczenie i teraz to jest dla nas w ogóle punkt wytyczny, prawda, naszej dalszej drogi. No raczej nie, no trzeba to z pewnym spokojem interpretować. Oczywiście no, te gesty miały pewne bardzo poważne konsekwencje dla dialogu międzyreligijnego i dla w ogóle sytuacji w Kościele i na świecie często, właśnie jak no, wspominaliśmy ten gest na Placu Zwycięstwa. Więc myślę, że żeby te gesty dobrze zrozumieć, potrzeba też trochę czasu. Natomiast przede wszystkim myślę, że nie należy ich
totalizować, prawda? Znaczy, to nie jest, trzeba je czytać, zakładamy, że papież jest, był osobowością jakoś spójną, prawda? I jeżeli on pisał w swoich encyklikach jedno, później robił jakieś gesty, no to musi być. Warto dodać, że nie był pierwszym papieżem i nie jest papieżem jedynym. Przed nim było. Oczywiście, więc... Wielu papieży i po nim, wierzymy głęboko, też jeszcze będzie wielu, chyba że Pan Bóg zdecyduje inaczej i nastąpi koniec świata, o którym Jan Paweł II, to o czym się rzadko pamięta, też mawiał i też przed nim, nie chcę powiedzieć przestrzegał, bo dla chrześcijanina koniec świata nie jest niczym, no ta perspektywa, niczym niebezpiecznym. Perspektywa eschatologiczna jest mocno obecna właśnie w tych tekstach. W związku z tym zachęcamy, na koniec naszej rozmowy, zachęcamy, czytajcie Państwo dzieła Jana Pawła II, najlepiej w całości. To nie jest proste zadanie rzeczywiście, bo jak się weźmie wszystkie te teksty, to ich jest kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt tysięcy stron. Ich spokojne przeczytanie zajmuje trochę czasu, ale warto to robić, choćby po to, żeby nie dać się wprowadzić w błąd rozmaitym medialnym interpretacją lub nadinterpretacją Jana Pawła drugiego, które mają na przykład taki efekt, że w Polsce często przeciwstawia się subtelnego liberała Jana Pawła II, strasznemu konserwatyście Benedyktowi XVI. Co szczerze mówiąc, jak się poczyta obu papieży, brzmi dość zabawnie, ale zabawne w gruncie rzeczy nie jest. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Kaznowski, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas i historyk filozofii. A do usłyszenia mówi Państwu Tomasz Terlikowski. Dziękuję, do widzenia. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.